там волна получается. Ну да, це ж дециметровіше. Честь всім. Як видать, починаємо з самоходу класичного. Радіо діяло, як слухати. Гра класична музика, все według przepisów. Zgarniacie, w jakim samochodzie siedzimy? Może ten napis na kierownicy wam pomoże? Tym? No, myślę, że już większość poznała ten samochód. Siedzimy w Volgi 2401. Teraz wyłączymy radio, żeby nie przeszkadzało. No i tak. Co wam opowiedzieć o tym samochodzie? Zresztą na filmiku zobaczycie, że akurat ten egzemplar jest w oryginalnym stanie. Wszystko tu działa. Jak widać było przed chwilą, że radio nawet działa. Darmowe, powiedzmy. Wszystkie organy, oprócz wycieraczek, które zresztą przestali działać po pół godziny pracy, jak widać dzisiaj pada. No ale wiem, w czym jest problem, to naprawimy. Bo powiem wam tak, że tym samochodem będę musiał pokonać 1500 kilometrów do Krakowa. Bo akurat w tej chwili wagon, którym zazwyczaj wożę samochody do Polski, akurat nie kursuje. Także to będzie jeszcze jedna taka duża wyprawa. Nawet swoją Ladą niebieską tyle nie pokonałem, żeby dojechać do Polski. Akurat tą Volgą zrobię ten mały wypad, powiedzmy tak. Także filmik będzie na pewno z podróży tym samochodem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo wiadomo, że klasyczny samochód, który ma... Akurat ten samochód z 83 roku, czyli ma 37 lat. Więcej niż ja mam. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy da się to bez awarii nie dojechać, czy może jakieś będą przygody? No, zobaczymy. Myślę, że ten samochód pokona te 1500 bez problemu, bo ma na liczniku niecałe 63 tysiące kilometrów, czyli jest prawie nowy samochód. Zresztą dalej zobaczycie, jak ten samochód wygląda pod maską, no to przekonacie się w tym, że to jest akurat samochód, który przedwczoraj zjechał z linii produkcyjnej wolskiej fabryki automobilnej w Niżnym Nowgorodzie. Tam były te samochody produkowane. Jeżeli nie zdradza mi pamięć, to były produkowane od 67 chyba do 85 roku. No, może pomyliłem się, ale może nie zabijecie mnie za to. No, tu zresztą jest wszystko w oryginale. No, jak widać, ja przeniosłem się na główne miejsce w tym samochodzie, czyli na tylną kanapę. Tu był właściciel tego samochodu i jeździł zawsze. Zazwyczaj to był albo jakiś general armii czerwonej, albo kierownik jakiejś dużej fabryki, który miał swojego osobistego kierowcę. Dzisiaj moim osobistym kierowcą jest Dima. Pozdrawiam go. No i co? Tu jest najwygodniejsze miejsce w tym samochodzie. Czyli siedzisz normalnie, jak w limuzynie, bo to w tamtych czasach to była najlepsza limuzyna. Nie każdy samochód mógł nawet zagranicznej produkcji osiągnąć takie jakości komfortowe. No bo mamy tak, tu mamy zawieszenia resorowe, do tego mamy kanapę, która ma sprężyny, czyli widać, można porównać, że w tym samochodzie, jak jedziesz po dziurach, no to tak jak dzisiaj jedziesz na zawieszeniu pneumatycznym albo w ciężarówce, czyli masz normalne resorowane, no można powiedzieć, resorowaną dupę, czyli można spędzić tu na tylnej kanapie nie jedną 1000 kilometrów i wysiąść z tego samochodu i pójść tam dalej po swoich sprawach.
i nie będziesz miał bólu ani w plecach, ani nic. No i co mamy z takich bajerów do dyspozycji z tyłu? No jak widać, Corbotronic, najlepszy, niezawodny, żadnej elektroniki, wszystko manualnie. Otwierasz, zamykasz, masz popielniczkę, nawet kto palił w tamtych czasach, miał z tyłu do dyspozycji popielniczkę. Nie każdy dzisiejszy samochód to ma z tyłu, nawet z przodu nie każdy ma. A w tamtych czasach to było. Mamy podlokietnik, jak widać, że nie, on nie po prostu jest otwierany, a tu jest mechanizm zrobiony, i także myśleli trochę o ergonomice w tamtych czasach. Z tyłu mamy nawiew na tylną szybę, żeby nie było akurat takiego zjawiska jak teraz, zapocenia. Czyli tam normalnie rury idą od podgrzewania i normalnie jest owijana szyba, bo wtedy nie było podgrzewania tymi paskami, tylko było wszystko w tamtych czasach manualnie, tak powiedzmy, zrobione. No, tylną część tu od strony kierowcy już widzieliście. Kierowca też miał i ma do tej pory bardzo komfortowe warunki pracy, no bo jak już powiedziałem, że to był zawodowy kierowca, który tu spędzał nie jedną godzinę codziennie. Te samochody były, jak już powiedziałem, albo w dyspozycji ludzi, powiedzmy tak, wyższych kierowników. Też te samochody były w taksówkach, także zawodowy taksówkarz cały dzień jak popracował, to zresztą wychodził normalnie, wysiadał i szedł do domu. Nie miał problemu ani z kręgosłupem, ani z czym. No bo fotele bardzo wygodne, sprężyny amortyzują jakieś nierówności na wierzchni. Kierownica nie ma żadnego wspomagania, ale jednym paluszkiem da się to kręcić. Także po prostu było pomyślane. Jak widać, hamulec ręczny jest tu zrobiony, no bo były w wersji te w pierwszych latach produkcji, gdzie były po prostu tu, gdzie zazwyczaj jest w dzisiejszych samochodach hamulec ręczny, czyli pomiędzy przednimi fotelami. Tu były wersje wyposażenia, w których tu był taki duży podlokietnik i normalnie fotel miał tu jeszcze miał taką małą kanapę, czyli można było z przodu siedzieć normalnie we trójkę. Dlatego ten hamulec ręczny jest umieszczony tam z przodu. Co jeszcze powiedzieć? No zresztą dalej to przejdziemy na zewnątrz i pod maskę i do bagażnika, zobaczymy jak to wyglądało. No i chodźcie, zobaczycie co tu pod maską, jak to robimy. Nowy samochód, tak jak powiedziałem. Nawet paski alternatora jeszcze oryginalne. Zresztą myślę, że trzeba będzie kupić parę w drogę, w razie czego w, żeby nie było problemu w trasie. No i tak, co my tu pod maską mamy? Silnik 2.4, no dokładnie tam 2,45 litry. Czterocylindrowa rzędóweczka. Od razu powiem, że były wersje, na których zresztą to były, wiadomo, czarne Volgi, którymi jeździli tylko i wyłącznie problem, nie to, że problem natury technicznej, po prostu zmienili kamerę, która nie boi się wilgoci, no bo zaczyna padać. Dzisiaj mamy akurat taki dzień. No to tak, jak powiedziałem, że tu silnik 2.4 rzędóweczka, ale były wersji z V8 5.4 chyba. No, może w komentarzach napiszcie, dokładnie nie pamiętam, trzeba byłoby sprawdzić. Ale fakt taki, że była wersja czarnej Volgi z silnikiem V8. Zresztą, jak widać, tu pod maską spokojnie V8 wejdzie. No, ale my akurat niestety nie mamy tej V8, mamy tylko zwykłą rzędóweczkę 2.4.
Chyba 80, nie, 95 chyba koni mechanicznych to ma. Powiem tak, że robię to robotę, nawet nie z, biorąc pod uwagę, że ten samochód ma 1,5 tony wagi, ale silnik ten pcha tą budę, pcha i to pcha tak, powiem, dosyć jak na swoje lata, to można nawet troszkę pościgać się tym samochodem. No i z takich rzeczy pod maską, no to chyba tyle. Chyba tyle. No teraz przejdziemy do bagażnika, zobaczymy co tam w bagażniku mamy. Też tam wszystko jest, jak tylko z fabryki. No i tak, otwieramy bagażnik. I co my tu mamy? Standardowe wyposażenia, czyli lewarek, pompka do pompowania kół, trójkąt, no gaśnica to już dzisiejszej produkcji, koło zapasowe, oryginalne, no to jest najważniejsze, nalepka, na której pisze, na której jest zaznaczona lakier, w którym wymalowane to wszystko. Bagażnik ma 508 litrów, czyli taki no, normalnie, nie każdy dzisiejszy jakiś uniwersal ma tyle w bagażniku miejsca. Czyli normalnie można spać tu w razie czego. No i tak, no tu zaczyna padać dosyć mocno, także przeniesiemy się później trochę. Є, хоча й вольна розуміння. Пускай. Verde cu Alexandra Vulță. Cine e boala de parte? Ce-i stății? Să-i casi veni hiersca. Fonoteca de umor. Ca să bună mâinscă. Ți-a pără plăcut, mă. Că te-i prechini o cudă la lovă. Ți-a cosmos. А тут, блін, інтернет не ловить, блін, вишка рядом, Узова, блін, тисячі кілометрів, блін. Несмотря на поміхи, які зараз существують. Це реально якийсь румунський. Ора. Ні, не німецький. А був угорський. Шо грав